Gabinet figur wioskowych. Swoje ulubione wiersze przyniosła do naszego studia czarnoskóra poetka góralska spod Sandomierza. Pani Swietłano, jak ma pani na imię? Natasza. A więc pani Natasza, o czym pani pisze najczęściej? Właściwie piszę rzadko. A czy mogła pani przeczytać słuchaczom któryś ze swoich pięknych wierszy o miłości? No, panie redaktorze, proszę mi pomóc. Jako poetka ludowa i w dodatku obcojęzyczna mam trudności z czytaniem. No, oczywiście, proszę bardzo. Zaraz, czy to są tylko puste kartki? Bo to są białe wiersze. No dobrze, więc jak pani zazwyczaj odczytuje te wiersze? Panie redaktorze, skoro pan tak nalega, muszę przyznać, że jako poetka ludowa, tak, obcojęzyczna, półanalfabetka, zgadza się, umiem tylko pisać. Natomiast nie umiem czytać, tak, więc nigdy nie czytałam swoich wierszy. Zresztą są to wiersze dla ciebie. A jak pani wiersze przeczytało jury konkursu poetyckiego? W ogóle nie przeczytało. Nikomu jeszcze nie udało się odczytać moich wierszy. Jakim więc sposobem zajęła pani pierwsze miejsce w tym konkursie? To był konkurs wierszy nieznanych. Moje wiersze były najbardziej nieznane, tak jest zresztą do tej pory. Ale czy jest w ogóle jakiś sposób, żeby te wiersze odczytać? Jest. Jaki więc? Zaraz to panu napiszę, panie redaktorze. Proszę bardzo, piureczko tu. O, proszę. No co proszę? Czy to jest pusta kartka? Bo to jest biały wiersz, panie redaktorze. Stara, głupia, nienormalna kretynka. Sam pan jest stary.